20 listopada około godziny 19.20 doszło do wypadku w Wilkowie Wielkim na 79 km drogi krajowej nr 8. Młody mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i wjeżdżając w płot zatrzymał się na drzewie. Podróżujące w pojeździe 3 osoby zostały hospitalizowane. Na miejscu pracowały 3 zastępy straży, w tym Ochotnicza Straż Pożarna z Niemczy oraz policja. W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Wilków Wielki na drodze krajowej nr 8. Do zdarzenia zostały zadysponowane 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Niemczy. Po przyjeździe pierwszego zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej z Niemczy zastano samochód osobowy, który uderzył w drzewie. W rozpoznaniu ustalono, że pojazdem podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali wszyscy 3 uczestnicy zdarzenia. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, sprawdzeniu pojazdu. Wstępnie po przyjeździe policji oraz karetki pogotowia osoby poszkodowane zostały przekazane przybyłem na miejscu lekarzowi. Teraz w tej chwili czynności dochodzeniowe prowadzi policja. Działań droga krajowa była zablokowana na czas około 20 minut. W rozpoznaniu nie ustalono, żeby powstały jakiekolwiek wycieki z pojazdu. W wyniku zdarzenia siły uderzenia akumulator samodzielnie został wyrzucony z pojazdu. Po zabraniu osób poszkodowanych prowadzi czynności policja i wprowadzono ruch wahadłowy.